Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym filmiku z serii Wasze pytania, moje odpowiedzi. Ta seria daje Wam możliwość uzyskiwania odpowiedzi na Wasze pytania, które kierujecie do mnie drogą SMS poprzez portal Magiczne Wrota lub stronę Tip & The Nation. Aby móc korzystać z tych możliwości, trzeba być osobą pełnoletnią. Nie stawiam kart kobietom w ciąży, na kobiety w ciąży, na osoby trzecie. Nie pozwalam na drążenie uprzednio już uzyskanej prognozy. Powielanie tych samych pytań też naprawdę nie ma sensu. Nie odpowiadam na pytania dotyczące zdrady, czy on, ona zdradził, zdradza, będzie zdradzał, będzie zdradzała. W tej kwestii nie chcę się poruszać. Bardzo proszę Was o uszanowanie tego. W historiach zdrowia warto dopytać, jeśli już jest taka potrzeba, na co warto zwrócić uwagę, niż prosić o diagnozę. Od diagnozowania jest osoba wykwalifikowana, nie karty. Warto też również sprawdzić sobie, czym jest wróżba, tak abyście Wy umieli tak naprawdę tutaj składać pytania w całość. I na kanale, jeśli nie zapomnę, to tutaj w proponowanych Wam wrzucę filmik specjalnie na tą okazję nagrany, czyli czym jest wróżba, jak interpretować wróżbę i o co ona nam może wnieść. Zatem tak to wygląda. Jedno pytanie konkretne w jednym SMS-ie. Cóż jeszcze? Ja jestem tarocistką Angiatis, mam na imię Magdalena, pracuję z kartami tarota, wspieram się numerologią, karty anielskie, rytuały również nie są mi obce. Czytajcie opisy. Ja staram się również na dole Wam tutaj w opisach wszystko wrzucać. Jest to rozpisane, jakiej talii używam. Dwie są tam na dole wypisane najczęstsze, które są używane, czyli ta talia i tą, którą widzicie, również ona jest na dole w opisie zawarta. Ja bardzo często pomijam komentarze te, które nie odpowiadam w zasadzie na komentarze, w których odpowiedź już jest gdzieś tam na kanale czy w opisie, a gdy sugeruję, że warto sobie samodzielnie poszukać i tych odpowiedzi, to nie każdy chyba jest w komforcie tego, zatem no przykro mi bardzo, ale no czasem trzeba wysilić swoją energię, aby poszukać. I uwierzcie mi, szybciej znajdziecie, niż czasem ja Wam odpowiem. Zatem warto zaangażować się do, jeśli czujecie potrzebę poszukania tychże informacji. Idę na tipa. Mam bardzo wiele pytań. Filmik będzie bardzo, bardzo długi, ze względu na to, że już była też przerwa. A zatem czym prędzej też tu będę przechodziła do rzeczy. Tutaj, okej. Ideo i plum. Pytanie jest od Darii. Prośba jest o anonim, a Darii mam tutaj kilka, zatem na spokojnie. Czego on chce ode mnie? Czy on chce ode mnie czegoś więcej? Mam wrażenie, że spotyka się z kimś innym, a kogo ewentualnie wybierze? Jak powinna podejść do początku tej znajomości i po co on do mnie? Zobaczymy, czego on od Ciebie oczekuje. Pokażcie karty. Czego ta osoba od Ciebie oczekuje? Pokażcie karty. Pokażcie karty. Czego ta osoba od Ciebie oczekuje? I teraz tak, co on też ma tu w głowie, co on też tu ma w sercu i co on też tu chce zrobić? Jeżeli chodzi o kwestię jego osoby, gdzieś tam on ma Twoją osobę w głowie. W sercu idzie pod dyktando innych, czyli nie jest osobą, która sama sobie kreuje tutaj emocje, czyli w sercu idzie z potrzeb tam. Jeżeli ktoś mu będzie słodził na Twój temat, to on będzie w Twoją stronę szedł. Jeżeli zapyta się kumpla, koleżanki, czy gdzieś tam ta osoba pasujemy do siebie, to on też będzie w Twoją stronę zmierzał. Karty też pokazują, że on może iść też w relacji na zasadzie czegoś, tak gdybym coś musiał mieć z tej relacji. Nie zawsze jest to tak zwana taka bezczelna interesowność, tylko ja też chcę coś z tej relacji mieć, na przykład, nie wiem, inspiracja intelektem, fajnie się razem pokazać, świetnie się bawić, czy też innego rodzaju, jakby nazwijmy to, chce czegoś mieć każdy z nas, inaczej to gdzieś tam definiuje, czy też potrzebuje. Karty pokazują, że nie zostały zburzone jakieś stare schematy uczuciowe i one będą rzutowały na tą waszą historię. Ja mam wrażenie, że ty przejrzysz na oczy i to ty zresztą
zrezygnujesz ze znajomości z tym mężczyzną, bo ty odwracasz dosłownie się o 180 stopni, odwijasz się na tak zwanej pięcie, czujesz się oszukana i zamykasz tą historię. Tak to wygląda na ten moment przy jego osobie. Pozdrawiam Cię serdecznie. Mam tutaj pytanie od Rodzynka. Proszę o rozkład partnerski dla mnie i czego masz się spodziewać i na co przygotować, jakaś rada. Dobrze. A pokażcie karty. Pokażcie karty. Rozkład partnerski na te dwie osoby. Pokażcie karty. Pokażcie karty. Pokażcie karty, jak to wygląda. Jak to wygląda? Co ta osoba wnosi do relacji? Co to ma w głowie? Co ta energia ma tutaj w głowie? Co ma w sercu? Co gdzieś tam ma w zamiarach i co ukrywa? I dobrze, już zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Karta, to co on wnosi, cesarz. Cesarz bardzo często mówi o tym, że ktoś wnosi cesarza. Może mówić o dwóch historiach. Partnerstwo docelowe, bądź osoba, która się nie uwolniła z historii jeszcze przeszłych, czyli przynależny do kogoś jeszcze, bądź do jakiejś energii. Podobasz mu się bardzo mocno. Emocje są jeszcze przyblokowane z jego strony. Może być mało jakby konsekwentny, ale też może oczekiwać Twoich działań i na podstawie Twoich działań on odbijać Ci przysłowiową piłeczkę. Ja mam wrażenie, że on ma jakiś kłopot albo jakieś kłopoty, w co się wpakował. Mój aspekt zdrowotny w jakiś ten sposób jest zatajony. Zwróć bardzo proszę na to uwagę. Karty też tutaj jakby pokazują, że Wasza historia będzie ulegała tak zwanemu rozliczaniu. Będziecie rozdarci pomiędzy jakby dwa światy, tak to mogą uznać. Karty też pokazują tutaj, że aspekt i tutaj znowu zdrowotny, drugi raz mi się to pokazało, może stanąć również tutaj na przeszkodzie. Karta sprawiedliwości, jak będzie jedna traktowała drugą stronę, to otrzyma z powrotem, dosłownie tak. Ale karta siódemki mieczy mówi o tym, że nie należy używać półsłówek, nie należy godzić się na to, aby te półsłówka się realizowały. Siódemka mieczy w związku bardzo często mi mówi, jak nie zapytasz, to się nie dowiesz. Na zasadzie nie pytałeś, skąd miałem wiedzieć, że chciałeś wiedzieć. Na tej zasadzie, tak? Trochę masło maślane wyszło, ale wiesz, o co chodzi. Trójka kielichów, możesz gdzieś tam uznać finalnie, że gdzieś ta historia w jakiś tam sposób była w cudzysłowie zabawą. Zatem masz takie informacje, takie podpowiedzi. Co z tym zrobisz? Oczywiście w Twoich rękach pozostawiam. Ściskam Cię bardzo, bardzo mocno. Ewa, chciałam zapytać, jak przebiegnie Twoja praca w firmie? Dobrze. Jak przebiegnie Twoja praca w tejże firmie? Jak przebiegnie Twoja praca w tej firmie? Jak przebiegnie Twoja praca w tej firmie? Jak będzie przebiegała praca w tej firmie? Pokażcie karty. Jak będzie przebiegała praca w tej firmie? Jak będzie przebiegała praca w tej firmie? Ja mam wrażenie, że Ty gdzieś tam nie do końca możesz być usatysfakcjonowana z miejsca, w którym jesteś w tej pracy, bo Ty mi się pokazujesz już w rezygnacji, a dopiero gdzieś tam tutaj jest to początek. Karty pokazują, że mogą się pojawiać jakieś historie, o których jakby wcześniej Ci nie powiedziano, coś nowego, co gdzieś tam nie do końca możesz czuć, nazwijmy to, satysfakcję. Zostaną zburzone jakieś struktury, albo ta firma przejdzie jakąś transformację, bo to jest tak, z popiołów powstałeś. Karta wierzy w historiach tych pracy. Mówi o tym, że zostaną zburzone jakieś struktury, by pojawiły się i realizowały nowe, co możesz jakby poczuć tak zwanym, nazwijmy to, rozczarowaniem, ale finalnie wyjdzie to korzystnie dla Ciebie. Zatem warto gdzieś tam wypychać te negatywne emocje, czy też obawy, lęki, bo one tak naprawdę nie muszą się realizować tutaj, bo finał jest korzystny. Jeżeli chodzi o pracę w tej firmie, dzięki tej pracy, czy też poprzez pracę w tej firmie uzyskasz więcej niż na tą chwilkę możesz uznać, że tak się właśnie stanie. Tak to wygląda. I nie wiem, czy ona będzie trwała 7 miesięcy. Pozdrawiam Cię.
A Mariola, witam Madziu, mam pytanie, czy mój znajdzie pracę? Dobrze, czy w tym miejscu on znajdzie pracę? Czy on znajdzie w tym miejscu pracę? Pokażcie kartę. Czy on znajdzie pracę w... Czy on znajdzie pracę w... Czy jego osoba znajdzie tam pracę? Czy jego osoba? Co jest za tym miejscem? Co jest przeciwko? I karta rada. Ja powiem tak, jeżeli chodzi o kwestię, tutaj może znaleźć tam pracę, ale po długim czasie i to będzie wiązało się też z dyskomfortem, ale ja też mam wrażenie, że no, twój syn może trochę wybrzydzać, bo karta piątka kielichów, to mi się nie podoba, tu nie czuję się komfortowo, to nie jest takie. Czasem trzeba ugiąć się nad pewnymi jakby rzeczami, żeby pójść wyżej. Karta wiary mówi o tym, kapłana, osoby starszej, że warto, żeby tam, gdzieś tam celował w historie zawodowe z jakby od mężczyzny czy poprzez mężczyznę i wtedy jak najbardziej może znaleźć tą historię zawodową, ale ja mam wrażenie, że on finalnie tą właściwą pracę znajdzie tam, gdzie jest jego dom. Finalnie. Zatem tak, jeżeli chodzi o to miejsce, po pewnym czasie, owszem, to miejsce powoduje u niego, że gdzieś tam odrzuca pewne rzeczy, bądź czuje dyskomfort, że to nie taka praca, nie na to się umawiał, nie po to tam pojechał, na tej zasadzie. Wskazówka dla jego osoby jest taka, aby inspirował się, czy też poszukał poprzez jakiegoś starszego mężczyznę, a finalnie ta właściwa praca pojawia się i tak przy domu. Pozdrawiam Cię. Witam, w wydziale, w którym chcę pracować, robi się miejsce dobrze. Czy uda mi się tam przenieść? Czy uda Ci się tam przenieść? Pokażcie karty. 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 Czy uda Ci się tam przenieść? 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 Jeżeli czegoś nie pozmieniasz, może być albo inna propozycja, bo o to miejsce, które pytasz, jest jakby zamknięte, albo ktoś Ci podbierze, albo już jest, nazwijmy to, to miejsce zaklepane, bo na to miejsce, które stricte gdzieś tam raportujesz, to nie, ale w innym możesz gdzieś tam znaleźć, bo nie widzę Cię w tym, w którym teraz to gdzieś tam starasz się. Także mam nadzieję, że Ci to pomoże również ewentualnie pozmieniać schemat działań. Madzia i pytanie w mailu do godzina 12.24. Gdzie Ty jesteś? 12.24, to jest to. A wtorek masz dobrze. Czy ta osoba jest korzystną do tego badania? Okej. Czy ta osoba jest korzystną? Czy to badanie będzie korzystne jakby przez tą osobę? Pokażcie kartę. Czy to badanie będzie korzystne przez tą osobę? Czy to badanie będzie korzystne robione przez to badanie. Ważne, żebyś Ty się przyłożyła też do tego badania, bo karta piątki mieczy może mówić, że troszeczkę chcę coś na skróty zrobić, zatem Ty jest takie zadanie, przygotuj się tak od podstaw, tak? Na tej zasadzie. I to jest tak naprawdę od Ciebie zależne. Jak się przygotujesz, tak będziesz usatysfakcjonowana, bo bez tego przygotowania nie widzę, żeby to było korzystne. Piątka mieczy mówić może o tym, że jest właśnie niejasny obraz, niejasna, nazwijmy to, diagnoza, trzeba to skonsultować, ale piątka mieczy z siódemką mieczy, tutaj karty pokazują, że gdzieś tam ktoś może pójść na skróty, nie zrobić tego, nazwijmy to tak, pod linijeczkę, zatem wszystko, kochanie, pod linijkę zrób, bo w innym wypadku nie do końca, bo ja nie mam jasnej diagnozy, nie mam wyniku, który daje diagnozę, ale to się zaczyna od Twojej
od swojej osoby. I ja mam wrażenie, nie wiem, czy ta osoba generalnie będzie wykonywała ten zabieg, bo karty pokazują, że może być rotacja osób, które będą to analizowały. Zatem, jeżeli miałaby być rotacja osób, to warto by gdzieś tam jednak poczekać na osobę, o którą pytasz. I warto też również tutaj dojść do tego, żeby przyłożyć się tak, jak to należy, bo finalnie jest kobieta przy Tobie na wyniku, zatem kobieta winna to realizować. Mam nadzieję, że Ci to pomoże. Pozdrawiam Cię serdecznie. Mieczynka, dobra. Czy masz tutaj z jego strony coś? Czy masz z jego strony? Czy masz z jego strony coś? Karta powróciła. Czy masz z jego strony coś tutaj? Czy masz z jego strony coś? Tak, jest. O, jest. O, jest, bo karta diabła o tym mówi. Tak, masz. Zatem tak. Jest coś rzucone na ciebie przez jego osobę. Tak. YouTube, Madziu, sprawdź, co on myśli, jakie są jego uczucia, zamiary w stosunku do mnie. Czy wykona jakiś ruch? Dobra. Czy wykona jakiś ruch? Jakie są zamiary, uczucia jego osoby w Twoim kierunku? Pokażcie karty. Pokażcie karty. W stosunku do Ciebie. On jest rozdarty pomiędzy albo dwie osoby, dwie historie, bądź pomiędzy dwa doma. W sercu ma tutaj kobietę, jeżeli jesteś niezależną, wiedzącą, czego chce kobietą, to będziesz to ty. Karty pokazują, że on rozlicza, że on podsumowuje to, co się gdzieś tam jego w życiu dzieje, w emocjach, w głowie. Karty pokazują, żeby nie sugerować się jakimiś plotkami, czy też niepotwierdzonymi informacjami w tej całej jakby historii. Bez zmian w schematach nie widzę jego ruchu w Twoim kierunku. Ten ruch należałoby wygenerować. Na tą chwilkę tego po prostu nie widzę. Widzisz, jest w przeszkodzie Rydwan, a Rydwan mówi brak ruchu, on na razie analizuje. Trzeba tutaj troszeczkę cierpliwości do tego jakby realizować. Karty pokazują tutaj, że z jego strony ruchu na ten moment bez zmian w schematach zachowań nie widać. Pozdrawiam. I ostatnie pytanie na tipie jest od Małgosi. Nie będę czytać tego na głos ze względu na to, że to jest myślę bardzo osobiste. Czy będziesz mieć nieprzyjemności, konsekwencje z tego tytułu w pracy? Tylko tyle powiem. Czy będziesz miała jakieś nieprzyjemności, konsekwencje z tego tytułu w pracy? Czy będziesz miała jakieś przyjemności i konsekwencje z tytułu w pracy? Czy będziesz miała? Czy będziesz miała? Czy będziesz miała? Czy będziesz miała jakieś konsekwencje? Będzie trzeba się tłumaczyć tutaj, jeżeli chodzi o kwestię całej tej historii, ale tłumaczyć się karty pokazują, że jakby będzie trzeba tutaj wyjść jakby z jakąś cierpliwością tutaj do całej tej sytuacji i będą konsekwencje, bo karta diabła mówi o tym, że będą konsekwencje, ale karty pokazują, żebyś nie wpadała w tak zwaną panikę bądź nie reagowała histerycznie, bo to będzie jakby kumulacją tych negatywnych konsekwencji. Siódemka bułów, będzie trzeba się tłumaczyć. Karty też pokazują tutaj, że gdzieś tam to, co pomarza, umiarkowanie, czyli na spokojne, cierpliwe jakby działania, bo bez tego będą negatywne konsekwencje. Zatem
nie reaguj agresywnie, na spokojnie. Czasem jest tak, że jak nas atakują, czy w jakiś ten sposób czujemy się tutaj niegodnie potraktowani w związku z sytuacją, to też u nas wzbudza się agresja. Karty nie polecają takich działań. Mam nadzieję, że Ci pomogła. Ściskam Cię. YouTube. Czy uda mi się wkrótce znaleźć wartościową dla mnie pracę? Czy uda Ci się wkrótce znaleźć wartościową dla Ciebie pracę? Ja sobie to zredaguję pytanie na zasadzie, kiedy Ci się uda znaleźć wartościową dla Ciebie pracę? Kiedy Ci się uda znaleźć wartościową dla Ciebie pracę? Kiedy Ci się uda znaleźć wartościową do Ciebie pracę, dla Ciebie? Wiesz co, mnie się już tu pokazują jakby jakieś historie już w listopadzie, jako możliwe, ale tak jakby coś było przykryte. Nie wiem, czy wiadomości się nie zgrały, informacja nie dotarła na czas, bądź coś do spamu trafiło i jest to jakby przezimowane. I karty pokazują wartościową dla Ciebie pracę z przyuczeniem się, pokazują do 5 miesięcy finalnie, ale to będzie coś rozwojowego, zmieni patrzenie na Twoją jakby historię pracy. Zatem tak, już w listopadzie, także pilnuj wszystkich tutaj informacji, wiadomości, żeby coś nie zostało przykryte, a warto też, żeby ktoś Ci wszystko też przekazywał, jeżeli gdzieś tam z kimś w domu funkcjonujesz tutaj, bo karty pokazują, że coś zostało zatojone, przysypane, czasem jest to spam, czasem jest tak, że ja czegoś nie dołączyłam, czyli Ty, no i gdzieś tam ktoś odkłada mnie na tak zwaną półeczkę, a szkoda, bo Słońce bardzo często mówi o pozytywnych wiadomościach z historii pracy i współpracy. Jeśli to zadzieje się, to dopiero 5 miesięcy. Albo już, w zależności jak do tego podchodzisz. Pozdrawiam Cię. Okej, okay. Kolejne pytanko. Live. Nie było live'a, bo był pierwszy. Czy Ciebie zaakceptują i będziesz dobrze pracować? Czy Ciebie zaakceptują? Pokażcie karty. Czy Ciebie zaakceptują? Czy Ciebie zaakceptują i będzie się dobrze Wam pracować? Pokażcie karty. Czy Ciebie zaakceptują? Czy Ciebie zaakceptują? Czy Ciebie zaakceptują? Czy Ciebie? Bądź konsekwentna w historiach pracy wykonywanej, systematyczna w całej tej historii. Bądź sprawiedliwa, tak za dobre nagradzaj, za negatywne wiadomo, co trzeba robić. Karty pokazują, że z ich strony będzie szansa na to, aby gdzieś tam była ta akceptacja i nawiązanie, nazwijmy to, spójnych, nazwijmy to, kontraktów. Zatem jeżeli będziesz systematyczna, sprawiedliwa, konsekwentna, słowna, to jak najbardziej tak. Wypracuj sobie dobrą markę, a wtedy wszystko będzie dobrze. Popatrzmy dalej. Nie wiem, czy Wy dziewczyny gdzieś tam wysyłaliście to na live'a z przyzwyczajenia, że o tej godzinie będąc w pracy, a nie zerkałyście, że pierwszego nie ma live'a, bo jest święto, no to teraz już będziecie wiedzieć. Ja w weekendy i w święta nie pracuję. Kiedyś pracowałam w weekendy, bo ktoś mnie bardzo prosił, a 9 na 10 przypadków nie przychodziło na sesję, bo goście, bo impreza, bo coś tam, i stwierdziłam, że widocznie tak ma być, mam mieć tak zwany reset i ja sobie tego już od kilku lat pilnuję. Zatem ja w weekendy nie pracuję, a jak jest święto, to też staram się resetować. Dlaczego? Żeby się nie wypalić zawodowo. A potrzeba jest tak zwany reset, odpoczynek, żeby z takim właśnie zapałem później po tym odpoczynku rozpoczynać działanie. Dlatego też mogę się pochylać nad każdym pytaniem, a nie robić go taśmowo, bo tego bardzo chcę uniknąć. Już patrzymy, kochani. Czy korzystne jest dla Ciebie podjęcie pracy na stały etat w... Jeśli nie ma live'a, to na Wasze... dobra. Już patrzymy. Okej. Czy będzie dla Ciebie korzystne podjęcie pracy na cały etat w... Pokażcie karty. Czy będzie to dla Ciebie korzystne
abyś podjęła pracę na cały etat. Czy to będzie dla Ciebie korzystne? Czy to będzie dla Ciebie korzystne? Czy to będzie dla Ciebie korzystne? Wiesz co, karty pokazują tutaj, że jakby... ja nie widzę całego etatu tam. Nie wiem, z jakiegoś powodu. Karta jakby siódemka mieczy mówi o tym, że nie zostało dokładnie jakby wszystko przeanalizowane bądź przekazane na to. Czwórka mieczy, karty pokazują, żebyś zerknęła na to, czego nie widzisz, bądź to, co zostało, nazwijmy to, przykryte. Karta dwójka, dwójki mieczy mówi o tym, że gdzieś tam możesz czuć ten... No, stąd też pytania, tak troszeczkę błądzę po masku. Karty pokazują tutaj, że warto podjąć jakby współpracę z tą historią, ale gdzieś tam na cały etat, ale karta Giermka Monet nie mówi o stałym jakby stałości, tylko jakimś stażu. Warto w tą historię wejść, ale z przyuczeniem się czy z zapoznaniem z polityką pracy, bo to jest rozwojowe. Będzie to korzystne. Będziesz musiała uważać na ludzi tam, bo ludzie mi się nie podobają. Zatem jeżeli chodzi o aspekt rozwojowo-finansowy, owszem, jeżeli chodzi o otoczenie, to już niekoniecznie. Tak to wygląda, ale jeżeli chodzi o kwestię rozwoju, to bardzo fajnie się pokazało. I nie wiem, czy to będzie cały etat. Idziemy dalej. Anonim, czy jest szansa na rozwinięcie znajomości z, i tu jest imię mężczyzny w nawiasie, jak potoczy się ta znajomość, co ona mnie myśli, czy w ogóle mu się podobam? Dobra, już patrzymy, kochana. Pokażcie karty, czy jest szansa na rozwinięcie tej znajomości z. Okej, i teraz tak, jego osoba, wiesz co, ja mam wrażenie, że on w jakiś ten sposób sam nie wie do końca, czego chce, on ma wrażenie, że ty jesteś z kimś, bo król buław w sercu ubiera mnie inny mężczyzna bądź obraz innego mężczyzny, a zatem coś takiego mi się tu też pokazuje. Siódemka buław to jakby on chciał jakby przekonać swoją osobę, czy też do ciebie, czy ciebie do swojej osoby również. Karty pokazują, że jeżeli chodzi o jego historię i z nim, może nie do końca być to rozwojowe tutaj. Plotki, niepotwierdzone informacje, jakieś ograniczenia, związane ręce z jego strony. Jest poziom komunikacji, ale ja mam wrażenie, że on innego rodzaju związku czy modelu rodziny finalnie potrzebuje niż twoja osoba. Mnie się pokazuje, że przy tobie pojawi się ktoś inny. Pozdrawiam cię. YouTube. Witam, Daria. Chciałabym się dowiedzieć, jakie mamy szanse na stworzenie normalnego związku. Dobrze. Jakie macie szanse na stworzenie? Jeżeli pracujecie nad sobą, nie będziecie się oszukiwać, to będziecie mieć ogromne szanse. To wszystko w waszych rękach, kochanie, jest. Jakie macie szanse na stworzenie normalnego związku? Pokażcie karty, jakie macie szanse. Jakie macie szanse na stworzenie? A wiekowo jest ok, jeśli chodzi o to. Ważne, żeby gdzieś tam porywczość, zbyt duża jakby tutaj emocjonalność nie przeszkadzała tutaj, bądź historie z przeszłości, albo jakiś mężczyzna z przeszłości nie wtrącał się w tą historię. Tutaj to też jest kluczowe. Karta sprawiedliwości, kawa na ławę, sprawiedliwość, uczciwość tutaj i karty pokazują, co wniesiesz, gdyby wyniesiesz z tej relacji. Jeżeli będziesz okłamywała tego mężczyznę, to on ciebie też będzie okłamywał i wiadomo, co się będzie działo. Jeżeli będziesz szła ze
sprawiedliwością, on będzie szedł do ciebie ze sprawiedliwością, to będzie to funkcjonowało. Karty też pokazują, że należy być gdzieś tam też cierpliwym i konsekwentnym, dotrzymywać danego słowa i nie spóźniać się z pewnymi realizacjami i nie przekuwać lęków, które nosicie w głowie na to, co w waszych głowach może się realizować. Karta Księżyca mówi o iluzji zdarzeń. Troszkę inaczej to jest niż w siódemce kielichów, bo karta Księżyca mówi ewidentnie o lękach, które generujemy i nakręcamy się i podejrzewamy kogoś o coś, bo podobnie to wygląda, podobnie brzmi, zachowuje się tak jak mój były, jak moja była i porównywanie, żeby tego sobie nie robić. Jeżeli tak będziecie gdzieś tam ze sobą, nazwijmy to, generować, możecie gdzieś tam wspólną podróż gdzieś tam realizować i mam wrażenie, że wtedy możecie również otoczenie zmieniać, ale to jest wszystko poprzez pracę. Zatem tak, szanse są, ale czy wy je wykorzystacie, to już wszystko zależy od was. Cześć Agiatis. Dziękuję za ostatnią wróżbę. Dokładnie następnego dnia stało się, co powiedziałaś. Wow. Dziś proszę o sprawdzenie, który dokument uzna za ważny. Jeden czy dwa? Dobrze. Który dokument uzna za ważny? Który dokument uzna za ważny? Jeden czy dwa? Pokażcie karty. Który? Czy to będzie jeden? Tutaj jedyneczka. Czy dwójka? Za ważny, za ważny, za ważny. Wiesz co, ja nie mam żadnego, ani jeden, ani drugi. Bo karta i przy jedynce jest jakieś gdzieś tam kapłanka, coś tajemnicą przykryta. Dwa, karty pokazują tutaj gdzieś tam, co pomoże. Tutaj raczej pomogą ludzie, aniżeli sam stricte dokument z jakiegoś powodu. Karty też pokazują tu dwójka jest, jedynka pisze, że to jest na in plus, ale karty pokazują, że gdzieś tam on nie widzę go jako ważnego, bo są zamknięte, jakby zamknięta droga do tego, przyblokowany dokument ku rozczarowaniu. Pomogą gdzieś tam ludzie, czy opinia, czy otoczenie, bo karta dziesiątka kielichów mówi o tym, pomoże otoczenie bądź jakieś wsparcie. Jeżeli chodzi o kwestię drugiego, karty, jakby trzeba było się z czegoś też tłumaczyć przy tej historii, karty pokazują tutaj, że jakby jeśli miałoby to wziąć, to dwójka, ale ja mam wrażenie, że tak jakby drugi generalnie nie jest pokazany jako ważny, czy też bardzo ważny na tej zasadzie. On jest elementem, ale nie nazwałabym to tak zwanym ważnym. Zatem póki co ta dwójeczka niestety mi się pokazuje jako w pierwszeństwie przed tą jedynką. Zatem możesz gdzieś tam podziałać, moja droga. Pozdrawiam cię. Mam nadzieję, że jeszcze masz czas. Tu. Kasia. Coś, czego się, a nie jest od ciebie zależne, wyszło. Okej, okay. Co zrobić? Usunąć się od się całkowicie. Co robić? Jak się masz zachować w tej sytuacji? 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 Jak się masz zachować? Jakie tutaj działanie byłoby korzystne? Zachowanie. Przeczekać. Usunąć się, ale nie odciąć całkowicie. Trzeba czasu. Tak jakby okres karencji i wtedy wychodzić do tego, do tej osoby, czy to też po tym zdarzeniu do grupy osób, ale tu piszesz osoba, zatem usunąć się w cień na razie, ale nie mam konieczności odcinania się całkowicie.
Tak jakby kurz przykrył zdarzenie później. No dosłownie tak. Ania, czy w ciągu 6 miesięcy spotkasz miłość partnera docelowego? I dziękuję Ci za to dopisanie, bo miłość nie zawsze oznacza partnera docelowego. Dobrze. Pokażcie karty. I napisałaś anonimowo na końcu, a osób o imieniu Ania mam kilka, zatem myślę, że nie będzie to gdzieś tam odkrywające Twoją osobę, a dat urodzenia nie czytam Waszych na głos. Mam wrażenie, że nigdy nie odczytałam kogoś daty urodzenia i jeśli nie było to, nazwijmy to gdzieś tam odnoszenie do numerologii, ale chyba Waszych pytań, jak mówię, odpowiedzi, chyba nie czytałam nigdy pełnej daty. Jakoś tak to zostawiam dla siebie. Dla mnie to jest takie obnażające Waszą prywatność, a ja sobie bardzo pilnuję, żebyście czuli się ze mną bezpiecznie. Czy w ciągu 6 miesięcy spotkasz partnera docelowego, miłość partnera docelowego, czy w ciągu 6 miesięcy poznasz, spotkasz, napotkasz miłość partnera docelowego. Pokażcie karty, czy w ciągu 6 miesięcy. Do 6 miesięcy jakby docelowego nie widzę. Ale jakąś historię emocjonalną również, ale do roku czasu jest to wysoce prawdopodobne i poznasz tą osobę w otoczeniu ludzi, mam wrażenie. I tam będzie też kobieta, która może być albo bardzo doświadczona, poreniona, bądź starsza od Ciebie. Do 6 miesięcy tego docelowego nie widzę, choć ktoś się pojawia, ale on w kartach na ten moment nie predysponuje na miano docelowego, bo rycerz buław, umówmy się, nie jest osobą docelową, jest to historią, która daje nam doświadczenie na przykład, ale do roku czasu wiem, że się wychyliłam troszkę, powinno się coś takiego zadziać, grupa osób i jakaś kobieta będzie miała w tym, nazwijmy to, udział. Wcale bym się nie zdziwiła, gdyby również miało znaczenie tutaj jakieś szeroko pojęta zagranica. Tutaj też, czy dalekość, czy też będzie mogło mieć na to wpływ. Pozdrawiam Cię. Angelika, czy uda mi się przedłużyć umowę o pracę do świąt? Czy uda Ci się przedłużyć umowę o pracę do świąt? Czy uda Ci się przedłużyć umowę o pracę do świąt? Czy uda Ci się przedłużyć umowę o pracę do świąt? Czy uda Ci się przedłużyć umowę o pracę do świąt? Czy uda Ci się? No jest ta umowa tu pokazana. Są jakieś lęki i obawy. Jest to możliwe. Jak najbardziej. Jest to możliwe. Czy ja czegoś nie pominęłam? Tak to było. Dobrze. To było to. Anonim, droga Giatis, szukam pracy, szukam chłopaka. Ojejusiu, nie mam szczęścia w żadnej sferze. Nie mów głośno. To jest tak, jak kiedyś moja babcia mówiła, że gdy gdzieś tam mnie głowa bolała, mówiła, nie mów głośno, bo tyłek będzie chciał leżeć, tak? Zatem, że będziesz gdzieś tam chora później. Zatem tu też głośno nie mów o tym, że nie masz szczęścia w każdej sferze, bo gdzieś tam będzie to do Ciebie się ściągało. Nie rób, nie generuj sobie takiej energii. Kiedy się to wszystko ułoży? Pokażcie karty. Pokażcie karty. Pokażcie karty. Pokażcie karty. Pokażcie karty, pokażcie karty, pokażcie karty, pokażcie karty, pokażcie karty, kiedy Ci się to ułoży. Praca mi się pokazuje do końca stycznia jako coś, co może się zrealizować. Mam wrażenie, że to będzie praca albo z polecenia, albo z ramienia kobiety, bądź przy kobiecie tutaj się może realizować u Ciebie, a mężczyzna do relacji partnerskiej pokazuje się raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, do 8 miesięcy. Ktoś starszy od Ciebie, nowo poznany, nie wiem, czy będzie Wasz kontakt pisany, czy telefoniczny, ale raczej nie face to face, tylko komunikacja daleka, czyli telefon, e-mail, nie wiem, jakiś portal, internet, w każdym razie komunikacja zdalna mi się pokazuje, jako jest tym czynnikiem rozpoczynający Waszą znajomość i mężczyzna.
mężczyzna, starszy jeszcze, go nie znasz. Nie na zasadzie, że 20 lat, tylko starszy od Ciebie. Pozdrawiam. Tu dalej. YouTube, witam. Doszło do... Ojejku, współczuję Wam. Co czuję? Tutaj Aneta pyta, co czuję? On myśli nad rozliczeniem się z tą tej relacji. A co czuje? Czuje się oszukany. On się czuje oszukany w całej tej historii. I jakby ta cała historia może powodować również to, że on będzie gdzieś tam, nazwijmy to, żebyś mnie źle nie zrozumiała. On się rozlicza, czuje się oszukany i czasem jest tak, jeżeli komuś coś zarzucamy, to to coś się będzie realizowało, bo jeśli obrywam, to przynajmniej wiem za co. Na tej zasadzie. Zatem co dalej z waszą relacją tutaj, jeśli chodzi o to? Warto pewne schematy już pozamykać, nie wracać, nie rozdrapywać ran z przeszłości tutaj. Mam takie przymrożenie, przyzimowanie, usunięcie się w całej tej historii jakby efektu bez drastycznych, nazwijmy to, zmian w schematach zachowań nie mam, na zasadzie tąpnięcia takiego łubu dup, to tego nie mam, ale on już rozlicza się. Jak karta sprawiedliwości jest w głowie, to znaczy, że plusy i minusy wyciągam. Jeżeli gdzieś tam po drodze tych minusów się więcej uzbiera, to może się ta relacja rozproszyć. Zatem zwróć na to uwagę. Okej. Kolejny smsik. Witam. Chciałabym się dowiedzieć, jakie zmiany czekają mnie w przyszłym roku i czy będą dla mnie pozytywne. Bardzo ogólne pytanie i pewnie też taka ogólna informacja będzie. Jakie zmiany czekają Cię w przyszłym roku i czy będą dla Ciebie pozytywne? Kamila, pokażcie kartę. Jakie zmiany Ciebie czekają w przyszłym roku? 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 Jeżeli chodzi o zmiany, ja mam pokazane jakieś zmiany w historiach, czy to pracy, czy to nauki, a gdzieś tam z doszkoleniem. Jeżeli będziesz próbowała, nie wiem, rozpocząć jakąś naukę bądź kurs, to możesz uznać, że to nie tędy droga. Zatem warto się zastanowić nad nowymi działaniami, czy to kursu, czy to pracy, bo może się okazać, że gdzieś tam nie poprawiłam sobie. Zatem na to trzeba zwrócić uwagę. Karty pokazują na to, żeby zwracać uwagę na historię z administracją, urzędami i prawem, bo mi się pokazuje tutaj, że może być jakiś mandat na przykład. Jeżeli masz jakieś zaległe zobowiązania, warto w jakiś ten sposób gdzieś tam je realizować, ale to się pokazuje w połowie roku. Jakaś strata przy sprawiedliwości, to może być na przykład mandat, bądź coś nie zapłaciłam, zapomniałam i później muszę się tłumaczyć. Zatem coś takiego mi się tu jakby zarysowało w kwestiach przyszłego roku. I teraz tak, w styczniu warto zwrócić uwagę na konsekwencje, systematykę działań, żeby się wszystko zaczęło realizować pozytywnie. W lutym karty pokazują, żebyś uważała na osoby, które są na wpół dostępne, nie wchodziła w ewentualne relacje z osobami, które są zajęte. Styczeń, luty, marzec. Karty pokazują tutaj jakieś kontakty online, przemieszczania, chęć pracy zdalnej, bądź nauka gdzieś tam i idę, odchodzenie od czegoś, być może zjazdy z daleka, jeżeli gdzieś tam jesteś na przykład za granicą. Giermek Monet mówić może o tym, że to nowe, gdzieś tam, czy to praca, czy to staż, czy to nauka, nie do końca jest spójne ze mną, nie tak to gdzieś tam miało wyglądać w całej tej historii. Tutaj tak jakbyś czuła konieczność, sama się przekonywała do tego, że to warto w tą stronę zmierzać i gdzieś tam nie do końca jest. Zatem od tego się zaczyna, jeżeli będziesz chciała
zmieniać pracę, jakieś projekty realizować, nauka, w każdym razie wszystko to, co jest zawodowo, intelektualne, nowe coś z douczeniem, warto zwrócić uwagę, czy tego naprawdę chcesz, czy to jest jakiś dyktat do potrzeby, na przykład, nie wiem, przez kogoś, czy nagła gdzieś tam taka zmiana, warto na to zwrócić uwagę. Uważać na mandaty. Karty też pokazują pod koniec przyszłego roku, zwróć uwagę na kości, mięśnie, stawy, nogi, bo możesz mieć jakiś tam dyskomfort z tego tytułu, ale karty też pokazują zamknięcie jakichś spraw z nieruchomością przy nieruchomości, tak jakby zamknięcie pewnego etapu. Jeżeli będziesz chciała na przykład coś sprzedać, to się zamknie ze sprzedażą. Jeżeli masz remont, to on się gdzieś tam będzie też kończył, tak? Ale jeżeli gdzieś tam będziesz chciała kupić, to znowu nie do końca jest to na przykład dla Ciebie pokazane jako coś w korzyści. Zatem takie tutaj są możliwe historie w przyszłym roku. Pamiętaj o tym, że dzięki prognozie te informacje na zasadzie uważać możesz pozmieniać, bo po to jest informacja w kartach, żeby zmienić to, co nie do końca pokazało się po naszej myśli. Pozdrawiam Cię. YouTube, cześć Madziu. Wysłałam pytanie maila, godzina 20:37. Dobra. Mam. Czy pogłębią się Wasze relacje? Czy pogłębią się Wasze relacje, gdy utrzymasz kontakt? Czy pogłębią się Wasze relacje? Jeszcze czas napisałaś, dobra. Pokażcie kartę. Pokażcie kartę. Czy pogłębią się w tym czasie Wasze relacje, gdy utrzymasz kontakt? Czy pogłębią się Wasze relacje? Czy pogłębią się Wasze relacje? Czy pogłębią się Wasze relacje? Wiesz co, karty tutaj pokazują, że finalnie to Ty poczujesz się zmęczona tą relacją, jeżeli gdzieś tam Ty nie zrezygnujesz, bo zobacz, karta jest szansy, karty pokazują, że gdzieś tam pewnych rzeczy nie widziałam takimi, jakimi są, bo to jest tak zwane przypodobanie się drugiej stronie. Piątka denarów mówić może o tym, że gdzieś tam coś poświęcisz na rzecz, nazwijmy to, tej historii. Karta Sprawiedliwości, może kontakt się w jakiś tam sposób pogłębić, owszem, ale ja mam wrażenie, że dla Ciebie to może być ciężkie. W każdym razie, czy się pogłębi? Może, ale sama gdzieś tam, jeśli będziesz czuła tak zwaną ciężkość, poczucie tak zwanego oszukania, to gdzieś tam warto otworzyć się na coś nowego, ale to jest podpowiedź, zatem odpowiadając stricte na Twoje pytanie, może się tak zarealizować poprzez poświęcenie Twojej osoby na rzecz tejże historii. Karta Sprawiedliwości mówi o wiązaniach się również tutaj, na tej zasadzie, zatem tak to widzę ja, ale ja nie wiem, czy Ty będziesz dalej chciała, tak Ci powiem. Okej, idziemy dalej. Naskrobaliście, kochani, tych SMS-ów dużo. To ten filmik będzie długi. Madziu, proszę zobacz, czy wrócimy do siebie, będziemy mieli szansę starać się o naprawę Waszej relacji. Nie wiem, co jest z tymi mężczyznami o tym imieniu, co trzecia gdzieś tam być może historia, którą mam niekoniecznie tu, ale w tych osobistych, to właśnie jest osobnik o tym imieniu, nie będę czytać, to jest właśnie kłopot. Kiedyś to było pytanie o Darki, Marek, to te osoby gdzieś tam generowały problemy, a teraz są to inne jakby osoby i to mam dwie. I się naprzemiennie jakby realizują. No taka energia widocznie przy tych imionach, ale zobaczymy. Czy wrócicie do siebie, będziecie mieli szansę na naprawienie tej relacji? Czy wy wrócicie do siebie? Czy wrócicie do siebie? Czy wy 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 wrócicie do siebie, będziecie mieli szansę starać się o naprawę tejże relacji? Czy wy wrócicie do siebie? Czy wy wrócicie do siebie?
Czy wy wrócicie do siebie? Ups, nie widzę tego powrotu. Zobacz, karta umiarkowania zostawia ten stan, jaki jest. Tutaj jest błądzenie po masku i jakby coś powodowało, że nie może zaistnieć ten powrót. Ktoś ma związane ręce. Jeżeli ty pytasz, że chciałabyś, to widocznie po jego stronie tak jest. Mam też wrażenie, że coś zadziała się nieoczekiwanego w historiach związkowo-partnerskich, jeżeli chodzi o was. Bez zmian w schematach zachowań niestety nie widzę powrotu realizującego się, bo są jakieś blokady, związane ręce, niemożność zrealizowania powrotu. Zatem tak to wygląda na ten moment. Proszę na YouTube, dlaczego się mną interesuje? Dlaczego on się interesuje? Dlaczego twój szef tym się interesuje? Dlaczego on się tym interesuje? Tak prywatnie mówiąc, zazwyczaj jest tak, czy gdzieś ktoś się nie będzie ulatniał, wyprowadzał. Bardzo często takie generowane są, nazwijmy to, pytania z tego tytułu, ale zobaczymy, co karty ci pokażą. Z czego wynika to zainteresowanie? Z czego wynika to zainteresowanie? Nie wiem, czy ty kiedyś gdzieś tam poprzez na przykład relacje partnerskie coś gdzieś tam nie rzutowało to na historię pracy. Bo karty pokazują, z czego. Po pierwsze w ogóle pytanie jakby nie do końca gdzieś tam, piątka mieczy bardzo często mówi, że błądzisz w pytaniu również. Karty pokazują, że jakby nie zauważasz całości, całej tej historii, to jest twoja perspektywa, no rzecz oczywista. Karty pokazują tutaj, że tak jakby obawiano się powrotu jakiejś historii, czy też jakiejś sytuacji. Nie wiem, czy coś się kiedyś zdarzyło, bądź on miał taką sytuację i stąd jest to dopytywanie. To jest tak, jakby chciał być blisko, aby gdzieś tam mieć ogląd na całą historię. Pozdrawiam cię. I tu mam SMS-ka. Dobrze, ogólnie na grudzień 2000 w sferze uczuć, tak ogólnie czego się spodziewać. Dobrze, pokażcie karty. Tak ogólnie w sferze uczuć, czego się spodziewać. Pokażcie karty. Czego się spodziewać? Pokażcie karty, czego się spodziewać? Pokażcie karty, czego się spodziewać? Czego się spodziewać? Czego się spodziewać? No, w grudniu w sferze. No zobacz, uczucia jakby umknęło jakieś, coś gdzieś tam przegapione, bądź ulotne jakieś uczucie. Czasem platoniczna miłość to może być. Na przykład jakieś ochy, ach, coś nie może się realizować. Karty też pokazują wyciągnięcie jakiejś ręki w stosunku do twojej, tak jakby ktoś prosił o szansę w relacji, czy też z relacją w tle. Zatem, as kielichów sądem nazwijmy to ostatecznym, bardzo często mówi ulotna miłość, bądź platoniczne uczucie, bądź chwilowa emocja, coś takiego, ale również karty tutaj pokazują, że będzie jakaś prośba o szansę w uczuciach od osoby, którą znasz. Pozdrawiam cię. I tu jest SMS-ik. Proszę też na YouTube, czy w styczniu lub lutym będziesz załatwiać lokal? Pokażcie karty. Czy w styczniu albo lutym 2020 będziesz załatwiać? Okej. Okay. Czy w styczniu albo lutym będziesz załatwiać? Pokażcie karty. Czy w styczniu albo lutym będziesz załatwiać? Pokażcie karty. Czy w styczniu albo lutym będziesz załatwiać? Czy to będzie styczeń? Czy to będzie luty?
Powiem Ci tak, jeżeli chodzi o kwestię jakby stycznia, pod koniec może się coś zadziać, ale karty pokazują tak jakby nie do końca to się miało ziścić, czyli czy będziesz załatwiać? Owszem, ale nie mam jakby finału realizacji, jesteś rozczarowana tym załatwianiem, tak? I mam wrażenie, że tak jakby ktoś do tego się dołączał w styczniu. W lutym mam jakieś blokady, które gdzieś tam są przy Tobie, niemożność zrealizowania tej inwestycji i będzie trzeba na nie po prostu jakby cierpliwie poczekać w całej tej historii, ale w marcu temat powróci, by gdzieś tam w czerwcu już to się realizowało. Zatem tak to może wyglądać, kochanie. Pozdrawiam Cię serdecznie. Tu już mi bateria miga, widzicie? Tutaj mam pytanko. YouTube. Madziu, nowe okoliczności między nami zmienia nasze relacje na lepsze. Madziu, czy nowe okoliczności między nami zmienią Waszą relację na lepsze? Czy nowe okoliczności między Wami zmienią Waszą relację na lepsze? Aneta pyta. Czy nowe okoliczności zmienią relacje na lepsze? Czy nowe okoliczności zmienią? Czy nowe okoliczności? Tak, mogą zmienić. Owszem, mogą zmienić. Jak najbardziej tak. Jak najbardziej tak. Mogą. Tu. Co przyniesie mi ten tydzień od 4 do 11? No i bateria padła. Zatem patrzymy. No, włączy się tu. Patrzymy, co przyniesie Ci ten tydzień. Pokażcie karty. Co może Ci przynieść ten tydzień? Pokażcie karty. Co Ci może przynieść ten tydzień? Pokażcie karty. Co może Ci przynieść ten tydzień? Co może Ci przynieść ten tydzień? Co może Ci przynieść ten dzień od 4? No dzisiaj dosyć późno będzie ten filmik. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ale czas w tarocie bywa kapryśny, mimo że kładę na każdy dzień. Uważać na zguby, straty, zawieruszenia. Piątka denarów bardzo często mówi o jakichś stratach, zgubach poprzez własną nieuwagę, ale również i mandaty. Zatem bardzo ważne, żebyś na to uważała. Karty też pokazują, że zmienisz zdanie na temat jakiejś osoby, tak jakbyś coś inaczej gdzieś tam zauważała, czy też perspektywa Ci się też zmieni. Karty też pokazują tutaj, żebyś widziała i patrzyła i widziała raczej, tak, bo karty pokazują, że masz coś przed nosem, a tego nie widzisz. Karty też pokazują tutaj pod koniec jakby tego tygodnia jakiś wstrzymany kontakt, który się zrealizuje, bądź będziesz się zastanawiała nad jakąś osobą, bądź nad jakąś znajomością. Karty też pokazują, żebyś jakichś lęków i obaw w tym tygodniu nie generowała, nie wypowiadała na głos, bo ktoś może chcieć to wykorzystać. Zwróć uwagę na dolną część ciała, na kwiatki w domu, bo mogą gdzieś tam, nazwijmy to, usychać troszkę. Zatem tyle w tym tygodniu zdarzeń się tu pokazało dla Ciebie. Pozdrawiam Cię serdecznie. A tutaj mam kolejne pytanko. Dzień dobry, Agiatis. Była wróżba na pozytywne sprawy. Ogólny horoskop na listopad będzie stosowny. Jeśli mogę, to proszę o taki. Zobaczymy, co tam ogólny się pokaże. Ogólny horoskop na listopad. Ogólny. Ogólny. Proszę, karty pokażcie. Dla Moniki. Ogólny. Ogólny horoskop na listopad 2019. Ogólny horoskop na listopad 2019. Jakiś kontakt osoby, którą znasz, karty pokazanie, generowanie i sprzątanie jakiejś historii w domu, przy domu, z domem w tle, bądź z nieruchomościami, bądź sprawami rodowymi tutaj. Karty też pokazują, tak jakby zmienisz zdanie na temat jakiejś osoby, to też mi się tutaj jakby zarysowało, ale jeżeli masz kontakt z jakąś młodą osobą, to też jest zmiana zdania. Jeżeli teraz jest pozytywne, to niestety będzie negatywne. Jeśli jest teraz negatywne, to może się zmienić w pozytywne. No taki ogólny
tutaj jest schemat dla Ciebie. Mam nadzieję, że pomogłam. Ściskam Cię bardzo, bardzo mocno. Kolejne pytanko. Rozkład na 2 tygodnie. Katarzyna, dobra. Katarzyna, rozkład na 2 tygodnie. Pokażcie kartę. Katarzyna, rozkład na 2 tygodnie. Muszę oczyścić karty. Rozkład na 2 tygodnie. Katarzyna, rozkład na 2 tygodnie. A rozkład na 2 tygodnie. Katarzyna. Rozkład na 2 tygodnie. Jakiś magmi się tu kręci, zatem uważaj. Na 2 tygodnie. Pierwszy tydzień. Jakieś spotkanie może wygenerować stratę. Jeżeli będziesz miał jakieś spotkanie, czy to randka, czy to ważne spotkanie, nie zgub czegoś, bądź nie zapomnij o czymś. Karty też pokazują, zwróć uwagę na sprawy kobiece, układ moczowy, bo może tutaj pojawić się też jakiś dyskomfort, ale też mam wrażenie, że gdzieś tam ten tydzień może się okazać bardzo istotny w rozwoju Twojej osoby, ale również mam jakąś wiadomość na temat powiększania albo statusu posiadania, bądź na przykład będzie wiadomość na przykład o tym, że cesarzowa z rydwanem, wiadomość odnośnie, czy też pędzi jakaś osoba do Ciebie, być może z informacją na przykład o ciąży, bądź gdzieś tam coś na temat jakiejś osoby, która będzie też na dłużej jakby przy Tobie i gdzieś tam napędzała Cię też do działania. Tak to może wyglądać. Drugi tydzień pokazuje mi się w jakichś blokadach, tak jakbyś chciała coś rozpocząć na nowo, czy będziesz chciała szansę, bądź komuś dawać szansę, to karty pokazują, że jeżeli będzie blokada, to zostaw, to się zadzieje we właściwym dla Was czasie. I karty też pokazują tutaj, że będziesz jakby osobą, która stanie na wysokości zadania w ciągu tych 2 tygodni i to Ty będziesz podstawą tego, co się będzie wokół jakby działo. Zatem takie informacje dla Ciebie. Mam nadzieję, że Ci pomogłam. Zwróć uwagę też na układ pokarmowy, bo 5 denarów bardzo często mi mówi o układzie pokarmowym. To tak, nazwijmy to liźnięte. Zwróć uwagę, ale nie coś, co mi się pokazało na, nazwijmy to jako nadrzędne, tutaj nadrzędna informacja. Ściskam Cię mocno. A to było właśnie. Dobra. Pytanie w mailu, godzina 8. Dobra. Czy czeka mnie w życiu jeszcze jakaś wygrana, dar losu chyba? Jeżeli tak, to jakiego rodzaju? Pieniężna, materialna, można. No trudno jakby wnioskować, ze względu na to, że jakby jak jest dar od losu, to on jest pokazany tak czy inaczej w formie pieniądza. Zatem nie wiem, czy będę potrafiła wykazać, co to ma być. Czy czeka Ciebie w życiu wygrana, dar od losu? Pokażcie kartę. Czy w tym życiu czeka Ciebie jakaś wygrana, czy dar od losu? Pokażcie kartę. Czy Ciebie czeka jakaś wygrana w tym życiu, a bądź dar od losu? Pokażcie kartę. Wiesz co, jakby wygrane, jakby pieniężnej, bez zmian w schematach zachowań nie widzę, ale mam dar od losu. Nie wiem, czy jesteś osobą samotną, nie pamiętam, ale karty pokazują, że będzie coś, takie uczucie przy Tobie, którego jeszcze nie zaznałaś. Zatem coś takiego mi się pokazuje, ale bez zmian w schematach zachowań jakby wygranej nie widzę. Czasem jest tak, że aby gdzieś tam już czekać na wygraną, trzeba zacząć grać, a czasem jest tak, że na przykład, jeżeli w kartach jest pytanie, czy jest mi dana jakaś wygrana, na przykład gdzieś tam realizuje
pokazujecie ciągle te same cyferki, to gdzieś tam należy to zmieniać, bo ten układ nie pokazuje wygranej. Czasem jest tak, że trzeba grę zmienić, czasem jest tak, że jakiś schemat działań nie trzeba tutaj generować, bo na przykład gracie od dzwona do dzwona, czyli od kumulacji do kumulacji. Czasem jest tak, że nie wiem, czy to przez radio gracie, tak? Nie wiem, czy Zetkę, RMF, czy jakiekolwiek Max, jakiekolwiek inne. A tutaj w każdym razie, czy też bierzecie udział w konkursach kulinarnych, jakkolwiek. W każdym razie, jeżeli w kartach nie ma pokazanej wygranej, to znaczy, że nie generujecie tej energii jako właściwej i trzeba pozmieniać ten schemat, który jest realizowany obecnie. To nie znaczy, że macie załamywać rękę, no tak, ja nigdy nic nie wygram. To znaczy, że macie zmienić schemat. To jest wskazówka. Na tyle. Dar od losu jest w postaci miłości. Dobra, idziemy dalej. Czy zmienić pracę? Czy uda mi się coś znaleźć w najbliższym czasie na dogodnych warunkach? Okej. Czy zmiana pracy będzie dla Ciebie korzystną? Czy zmiana pracy będzie dla Ciebie korzystną? Beata pyta. Czy zmiana pracy to będzie dla Ciebie korzystne rozwiązanie? Pokażcie karty. Czy zmiana pracy będzie dla Ciebie korzystna w najbliższym czasie? Czy zmiana pracy będzie dla Ciebie korzystna w najbliższym czasie? Czy zmiana pracy? Jeżeli chodzi o kwestie w najbliższym czasie, w okolicach do marca, mi się pokazuje jako możliwość zmiany na dogodnych warunkach. W okolicach marca, tak. Zatem warto się rozglądać i generować taką energię. Ściskam Cię tutaj. Jakiś czas temu poznałaś, jakie wrażenie na nim wywarłam? Czy jeszcze się do Ciebie odezwie? Jakie wrażenie na nim wywarłaś? Czy się do Ciebie jeszcze odezwie? Jakie wrażenie na nim wywarłaś? Czy jeszcze się do Ciebie odezwie? Jakie wrażenie na nim wywarłaś? Czy się jeszcze do Ciebie odezwie? Pokażcie kartę. Jakie wrażenie na nim wywarłaś? Czy jeszcze się do Ciebie odezwie? Pokażcie karty. Pozytywne wrażenie, jak najbardziej. Ja mam pokazane, tak jakby on miał związane ręce i nie mógł pewnych rzeczy popchnąć do przodu w całej tej historii. Finalnie może się do Ciebie odezwać, jak najbardziej, ale on się pokazuje w magu przy asie monet. Co to może oznaczać? Może oznaczać to, że jeśli to jest osoba, która gdzieś tam kocha swoją pracę, to on się będzie pokazał, że jakby ciągle zajęty. Jeżeli gdzieś tam nie masz takiej energii wywnioskowanej, że praca jest jego życiem, to może to być osoba, która manipuluje, nazwijmy to, zdarzeniami, tak jakby gdzieś tam być może on w to święcie wierzy. No magowi w emocjach mówimy się. Chyba, że to jest osoba, która gdzieś tam skupia się na pracy i nie będzie miał czasu na związek. Na tej zasadzie, ale pozytywne jest wrażenie. Okej, idziemy dalej. Tutaj. Dostaliśmy zaproszenie na urodziny. Dobrze. Czy widać, czy tam jechać? To inaczej zadam pytanie. Czy ten wyjazd będzie dla Was korzystny, gdybyście się zdecydowali? Jak to widać, czy tam jechać? Jak to widać, czy tam jechać? Dobrze. Ale ktoś o mnie gada, kochani. Ucho mnie tak piecze. Jak to widać, czy jechać? Czy to będzie dla Was korzystne? Czy to będzie dla Was korzystne? Czy to... jedno z Was, a może oboje, gdzieś tam nie będziecie czuli tej atmosfery. Rycerz Monet mówi, no to nie jest dla mnie, się tam nie widzę. Albo Ty, albo on, albo faktycznie oboje. Karty pokazują tutaj, jakby ten wyjazd nie do końca miał się zrealizować tak, jakbyście chcieli. Nie jest to coś korzystnego według kart pokazane. Blokada przy wyjeździe. No, zatem nie do końca jest to, zatem bez zmian w schematach zachowań nie jest to coś, co daje finalnie korzyść.
Okej, okay, tu jest to. To nie. Miałam tu od dziewczyny, która mi miała wysłać na tipa pytania, bo to jakąś tam problemy miały. Ale to nie jest na. I nie mam SMS-a od tej osoby, a dostałam informację, że zostało wysłane. To nie jest to, czyli te pytanka idą na następny ten, ale wysłałaś mi, kochanie, pytanie na maila, a nie na SMS-a. Jak wysłać SMS-a na magicznych wrotach? Trąbię na każdym, w każdym filmie na początku. Zatem warto gdzieś tam mieć to na uwadze. Zatem nie dostałam pytania na SMS, tylko na maila, a na mail to nie jest droga na magiczne wrota. W każdym filmie na początku mówię, jaki jest numer, jaka treść SMS-a i co należy zrobić i co zamieścić, żeby wysłać. Zatem no kurczę, no nie udało się. Zatem no przykro mi, nie pomogę. Kochani, a Wam bardzo dziękuję za zaufanie, za taką dużą aktywność. Widzimy się jutro. Tutaj pamiętajcie, za tydzień nie ma Waszych pytań, moich odpowiedzi, bo to jest 11, to jest święto, zatem ja nie pracuję. A za dzisiaj Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Udanego dnia, tygodnia. Ściskam, całuję, pa, pa.